bardzo serdecznie. Witamy całe grono pedagogiczne. I mamy dzisiaj dla Państwa przygotowane jasełka przez naszych wszystkich uczniów. Także mamy nadzieję, że się Państwu spodoba i życzymy miłego oglądania i słuchania. Na Boże Narodzenie, Jan Andrzej Morsztyn. Szczęśliwa nocy, w którą się narodzi. Dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu. I w której brudach i okropnym cieniu słońce jaśniejsze na codziennym wschodzie. Szczęśliwe bydło, które gdy mróz chłodzi, grzejcie Pana w ciepłym swoim tchnieniu. Lubości nieba, w takim przysłużeniu zazdrościć się Wam tego szczęścia godzi. Szczęśliwa stajni, szczęśliwe pieluchy. Szczęśliwszy jednak nad wszystko pastuchy. Szczęśliwy i żłób, szczęśliwe i siano. Szczęśliwsze jednak nad wszystko pastuchy. Sądzę, że naprzód dzieciątko witają i do zbawienia powstali tak rano. Thank you.
Leopold Staw, gwiazda. Świeciła gwiazda na niebie, srebrna i staroświecka. Świeciła wigilijnie, każdy zna ją od dziecka. Zwisały z niej z wysoka długie, błyszczące promienie. A każdy promień to było jedno świąteczne życzenie. I przyszli. Nie magowie, już trochę postarzali, lecz wiejscy kolędnicy, zwyczajni chłopcy mali, chwycili za promienie, jak w dzwonnicy za sznury, ażeby śliczna gwiazda nie uciekła do góry. Chwycili w garść promienie, trzymając z całej siły. I teraz w tym rzecz cała, by się życzenia spełniły. Thank you.
Adam Asnyk, przyjście Mesjasza. Lud, czekający na swego Mesjasza, nie zwróci oczu na dziecinę małą i do biednego nie zajrzy poddasza. Mniema, że Zbawcę, którego czekało tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza od razu ziemską okrytego chwałą, jak na wojsk czele niewiernych rozprasza. Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało, że nawet głowy ugną się książęce, zdając mu władzę nad światem. Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajence i że mędrcowie dary mu przynieśli, pyta ze śmiechem: jak to? Ten syn cieśli ma rządy świata ująć w swe ręce? Konstanty Ildefons Kałczyński. Podróż. A podobno jest gdzieś ulica. Lecz jak tam dojść, w którędy? Ulica straconego dzieciństwa. Ulica wielkiej kolędy. Na ulicy tej taki znajomy, w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie. Stoi dom, jak inne domy. Dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przy bramie. Przed bramą ten sam kamień. Pyta stróż: gdzieś pan był tyle lat? Wędrowałem przez głupi świat. Więc na górę szybko po schodach. Wchodzisz, matka wciąż taka młoda. Przy niej ojciec z czarnymi wąsami
dziadkowie, wszyscy ci sami. I brat, co miał okarynę. Potem umarł na szkarlatynę. Właśnie ojciec kiwa na matkę, że już wzeszła gwiazdka na niebie, że czas się dzielić opłatkiem, więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście, jak na drzewie przy liściach liście. Jest cicho, choinka płonie, na szczycie cherubin fruwa, na oknach pelargonie, blask świeczek złotem zasnuwa. A z kąta, z ust brata płynie kolęda na okarynie. Władysław Jączyński, niech spokój z wami będzie i szczęśliwość będzie. Niech spokój z wami będzie i szczęśliwość będzie. Niech błogosławi Bóg czyny i kroki, które stawiacie. Niech rozprasza mroki. Niech narodzenia świętą chwilą Bożą nową się życie opromieni zorzą. I z nowym rokiem, co nam oto świta, do serc stworzonych niech pokój zawita. Niech zginą wojny, zagasną pożogi, a ludzkość wznosi nowe życia progi. Nowego bytu niechaj zręby stawi, a Bóg przedwieczny z niebios błogosławi.
Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy już wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Thank you.
niespotykanych, więc myślę, że nie będę Państwu składając życzenia powtarzać tego, co już młodzież przepięknie wyśpiewała i fantastycznie wprowadziła nas w klimat nadchodzących świąt. Ja myślę, że tak króciutko, przede wszystkim najpierw chciałam serdecznie podziękować. Podziękować Wam, droga młodzieży, za piękny występ. Szkoda, że nie wszyscy dotrwali tutaj z nami do końca, ale mam nadzieję, że moje słowa także przekażecie. Podziękować nauczycielom, którzy się bardzo mocno zaangażowali w przygotowanie tego występu, szczególnie pani Oli Pospieszałowskiej z Kuźnie i pani Antje Mińska, odkrycie nasze, prawda? I tak kończąc już, chciałam parę tylko dosłownie takich życzeń, bardzo uniwersalnych, Państwu przekazać na ten czas świąteczny. Chciałabym, abyśmy wszyscy potrafili dać swój czas swoim bliskim. Bo myślę, że gonitwa dnia codziennego nie sprzyja temu, by przynajmniej te święta były właśnie tym czasem, którym potrafimy ofiarować innym, bo to będzie chyba najlepszym, najpiękniejszym prezentem. Abyśmy w tym czasie udekorowali naszą twarz, która na co dzień może jest zmęczona, zatroskana różnymi sprawami, aby była udekorowana uśmiechem, aby w naszych sercach zagościła wiara i miłość i byśmy potrafili być dobrzy dla samych siebie, bo jak będziemy dobrzy dla samych siebie, to będziemy łatwiej nam być dobrymi dla innych. A Nowy Rok, tak jak przed chwileczką słyszeliśmy w jednym z wierszy chyba Gałczyńskiego, niech przyniesie wszelką radość i wszelką szczęśliwość. Wszystkiego dobrego. I oczywiście także przy okazji dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali dzisiejszy nasz poczęstunek. Także serdecznie dziękuję nauczycielom za przepiękne udekorowanie stołów, za zaangażowanie.